Nie przyjmą ci te piosenki z Radia Maria. Ciucie szatana, nie przyjmą się. Mamy sprawę książki, również są publikowane taśmy Kaczyńskiego i jego wypowiedzi sprzed blisko 30 lat, które mają zdeprecjonować pana premiera Olszewskiego. Tak przynajmniej twierdzą dziennikarze. No, tego to nie wiem. Czekam w takim razie z nie tyle niepokojem, ile napięciem, co tam będzie opublikowane, bo dotychczas... No, zostało opublikowane wczoraj jedna z gazet, a konkretnie jest Gazeta Wyborcza, taśmy Kaczyńskiego. No ale może to jest Gazeta Wyborcza, która się przestała już w ogóle sprzedawać, sobie nadaje jakieś dodatkowe walory. Co to znaczy taśmy Kaczyńskiego? Oni się posługują tym tytułem, który ma przyciągnąć, jak sądzę, czytelników. Panie ministrze, w istocie nie mają nic w ręku. Panie ministrze, czy pan obserwuje, a czy można porównać sytuację, która teraz te wszystkie publikacje, czyli w dobie internetu, nieporównywalnej sytuacji informacyjnej, która była w 1992 roku, że to są te same właściwie de facto mechanizmy, które były wtedy skierowane przeciwko rządowi Jana Olszewskiego, teraz są kierowane przeciwko Beacie Szydło, przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu, przeciwko także i panu Jarosławowi Kaczyńskiemu, można tutaj kolejne osoby wymieniać. Nie są te same. Nie są to same, proszę Państwa. W ciągu ubiegłych 30 lat, tam 28, nikt nie wpadł na pomysł, żeby zaatakować niewinną osobę, nie mającą nic wspólnego z polityką, żeby zaatakować żonę po to, żeby uderzyć w męża. Nikt na to dotychczas nie wpadł i nikt prywatnych posłów dotyczących zupełnie spraw prywatnych nie publikował to, że ci ludzie zrobili, przekroczyło wszelkie dotychczasowe granice, bo też nie było żadnej racji merytorycznej, tam nie ma żadnych słów dotyczących, czy informacji dotyczących polityki. To są wyłącznie prywatne sprawy, ale więc jeżeli pan mnie pyta, czy są te same, nie, to nie są te same, oni przekroczyli nawet metody służby bezpieczeństwa. Podsłuchy były publikowane wielokrotnie. Ja sama w swoich książkach publikowałam podsłuchy, które były zapisami taśm speckich. Możliwe, nie dotyczące wyłącznie prywatnych spraw krewnych czy osób związanych po to, żeby zaatakować osobę, którą pani wpisywała, prawda? Tak, nawet był taki moment, że w jednej sprawie celowo pominęłam. No to jest naturalne przecież. A Biblią, związki męsko-damskie, powiedzmy tak. Do tej pory była taka zasada, że się nie publikuje tego typu rzeczy. To jest na niewielu terytoriach podległych Rzymowi to się panowała taka silna obu stron na niechęć jak Judei. Żydzi pogardzali obcą władzą, która miała za nich ich rację. Z kolei dla Rzymian upór Żydów był pretekstem skrajnej dyskryminacji. Wielu Żydów miało nadzieję, że jakiś wybawca przepędzi z nienawidzonych Rzymian i przywróci Izraelowi złote czasy, ale w roku 33 Chrystus zapowiedział, że na Jerozolimę spadnie nieszczęście. I tu jest cytat z Biblii: przyjdą bowiem na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele zbudują wokół ciebie fortyfikację zaoczony czali i okrążą cię, udręczą cię z każdej strony i ciebie oraz twoje dzieci, tobie powalą. Tobie powalą na ziemi i nie pozostawią, ta nie pozostawią w sobie kamienia na kamieniu. Ale zawiera dowody, zawiera wyłącznie plotki, pomówienia, które będą oczywiście w związku z tym przedmiotem. Jaką się nazywa? Można znaleźć w internecie. Słowa Jezusa zapewne zdziwiły jego uczniów, kiedy dwa dni później oglądali Jerozolimską świątynię, jeden z nich krzyknął: nauczycielu, spójrz, jakie to kamienie, jakie budowle. Rzeczywiście niektóre kamienie użyte do budowy świątyni miały podobno ponad 11 metrów długości, 5 metrów szerokości, 3 metry wysokości. Mimo to Jezus odpowiedział: jeśli chodzi o to, co widzicie, nadejdą dni, gdy nie pozostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był rozwalony. Ewangelia Marka,
13, 1 Łukasza, 21, 6. Podał potem, no i to jest zagłada miasta. Osoba podstawiona znalazł się w sytuacji, że trudnej na skutek działania osoby podstawionej, żeby to mogło być przyczyną takiej decyzji. Powiedział pan osoba podstawiona, na jakiej podstawie pan mówi osoba podstawiona? Na podstawie wiedzy o różnych związkach tej osoby z innymi ludźmi. Myśli pan, że to była celowa prowokacja? To co myślę, powiem, jak zapoznam się dokładnie z tą sprawą. Na dzień dzisiejszy mieliśmy sytuację, że byli posłowie zawieszani, odwieszani. Astrologia, pan Kukiz mówi, miejsce u mnie w Kukiz 15 nie ma miejsca dla Stanisława Piętra. W różnych partiach jest miejsce dla różnych ludzi, a myślę, że Stanisław Piętra dla każdego środowiska niepodległościowego jest wartościowy. Takiego jednego oszukały diabły. Panie ministrze, nie wolno wierzyć wróżbitom. Kiedy poznamy kolejne ustalenie jako podkomisji smoleńskiej? Nie wolno wróżbitom wierzyć, bo oni zachodzą, szepcą i mrugą. Szepcą i mrugą. Dlatego my to mówimy o... Przez długi czas pracowaliśmy nad raportem technicznym. W normalnych sprawach, mówimy normalnie, nawet w nocy, ze czyny. Wskazujących na materiał dowodowy, pokazujący, iż samolot został zniszczony przez eksplozję. Teraz przygotowujemy raport... A mechanik niedobry jest? To trwa dłuższy czas, z tego co wiem. No to macie, też nie byle jaką. Tak, pokazuje się powoli. Pokazuje nasze prace na bieżąco. Musimy kończyć, bo już jest bardzo... Bardzo dziękuję Państwu i moim gościem był minister Antoni Macierewicz, szef podkomisji smoleńskiej, były minister obrony narodowej. Dziękuję za wszystkie podziały. Powtórka programu. Rządy pieniądze. Ktoś komuś nie zaufa. Marka Dziurzakier, witam, zapraszam do naszego programu. Dzisiaj w programie Rządy Pieniądza są nimi Maciej Stańczuk, Lewiatan. Dzień dobry. Marcin Rożkowski, Instytut Jagiellońskiego. Jagielloński, dzień dobry. Tak, Instytut Jagielloński. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy pana Marcina, witamy również pana Jerzego Markiewicza, ekonomista. Dzień dobry, witam serdecznie. Panowie, chciałbym rozpocząć dzisiejszy program od spraw międzynarodowych, dotyczących również oczywiście Polski, Unii Europejskiej, a musimy się cofnąć do piątku. Wtedy to prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, wprowadza cła importowe na stal, obłożona 25% cłem, a w przypadku aluminium stawka będzie wynosić 10%. Chodzi o stal i aluminium z Unii, Kanady i Meksyku. Dlaczego do tego wracamy, skoro ta decyzja zapadła w piątek, bo Komisja Europejska właśnie rozpoczyna konsultacje z unijnymi krajami w sprawie działań odwetowych za amerykańskie cła na stal i aluminium ze wspólnoty. No i ta sprawa ma być także jednym z tematów szczytu G7 pod koniec tygodnia w Kanadzie. Pytanie jest takie, czy to na razie wojenka handlowa między Stanami, a między innymi Unią, Kanadą i Meksyką, czy to jest sprawa, co zaczyna? Udajemy samym odpowiedzieć. To jest zupełnie inny obrazek niż ten, który widzimy na Finlandii, ten, który widzimy na wschodzie czy na zachodzie Stanów Zjednoczonych. O tych prawnikach poczytamy, o tych wróżbitach, proszę Pani, prawa ci wróżbicy to wróżbicy z chęścią. A zimno się zrobiło. No i teraz to był kołota i trzeba te obietnice... Bardzo zimno. No dobrze, ale co to oznacza dla nas? Oj, jeżeli mogę sobie pozwolić, tak się... Kiedyś w dawnych czasach dwa jaskiniowcy, jak mieli problemy ekonomiczne, wyciągali pałki i się opadali tym pałkami, rozwiązywali problemy, tak?
Potem mieliśmy wojnę. No i piękna sprawa. Znamy z czasów teorii Adama Smitha i jego następców już nie istnieje. Nie ma w tej chwili żadnej recepty na to, jak ma funkcjonować świat w obecnym układzie globalizacyjnym. To są próby zmierzenia się, w którym mamy pójść. No ale właśnie, co z tym odwetem w takim razie, który szykuje m.in. Komisja Europejska? Czy mamy amunicję, panie Marcinie? To może jeszcze do prezydenta Trumpa i do rzeczy sprawowań zborczych. On tam podkreślił na przykład, że infrastruktura w Stanach Zjednoczonych ponad połowie nadaje się do natychmiastowej remontu, odbudowy, a my się zajmujemy tam, nie wiem, pomaganiem krajom innym i wolnym handlem i tak dalej, który zdaniem prezydenta Trumpa właśnie dokuczał Amerykanom, tym tak mieszkającym w tym takim flyover country, czyli między wschodem a zachodem, czyli de facto w większości Stanów. A jeżeli chodzi o jakby zasady wzajemności, no to w dyplomacji to jest chyba jedyna dobra zasada, więc każde suwerenne państwo albo grupa państw czy organizacja międzynarodowa, jeżeli taka sankcja zostaje zastosowana, no zastanawia się, jak przeciwdziałać temu podobnymi metodami. Więc to tak naprawdę napędza tą wojnę handlową. Natomiast prezydent Trump ma taką manierę, że wrzuca różne tematy. Trochę sprawdza, jak one działają. One się czasami te wątki się 3 czy 4 razy czy po drodze zmieniają. No to samo spotkanie z przywódcą Korei Północnej już było raz odwołane, teraz znowu ma miejsce. No więc list był bardzo interesujący, ale w sumie go jeszcze nie czytałem. Dokładnie, tak więc przestrzeń jest bardzo dużego zamieszania. Co paradoksalnie ma efekty pozytywne dla negocjacji, chociaż rzeczywiście jest to taki z kategorii, jak powiedziałem, coś tak czy raczej rozrywkowe to wszystko, to co się dzieje. Natomiast rzeczywiście niektóre rzeczy potrafi dowieść. A co to znaczy dla nas? No, my jesteśmy bardzo mocno związani z gospodarką niemiecką, z gospodarkami Unii Europejskiej. Nie, w dużej części w tych segmentach, gdzie jak sądzę, mamy zużycie właśnie aluminium czy stali, no jesteśmy podwykonawcami eksportu, na przykład niemieckiego. Więc jakoś pośrednio nas też to pewnie dotknie, natomiast myślę, że pośrednio na tym etapie. Dobra, czesła. Pan Maciej Stańczyk. Przestrzeżenie kogoś przed konsekwencjami konkretnych czy... W kampanii wyborczej zgłaszane są pewne obietnice wyborcze, moim zdaniem w tym przypadku niekoniecznie sensowne, to jeszcze nie znaczy, że trzeba je realizować. Trzeba je realizować. To jest zrozumiałe, że one są realizowane. To znaczy, wiele rzeczy padło w kampanii prezydenta Trumpa. Rzeczywiście to rozprawienie się z tymi według niego niekorzystnymi umowami handlowymi, to rzeczywiście jedną z jego głównych punktów. No i ja mimo wszystko jestem trochę tym zaskoczony, ponieważ ta sprawa nie dotyczy tylko i wyłącznie gospodarki amerykańskiej. Gospodarka amerykańska jest zbyt silna, żeby można ją tego rodzaju ruchy oceniać w izolacji od całego układu sił w gospodarce światowej. Ja początkowo sobie myślałem, że to jest taka typowa taktyka negocjacyjna, żeby postraszyć troszeczkę, zwiększyć swoją pozycję negocjacyjną przy negocjacji z Kanadyjczykami, z Meksykiem, traktatu NAFTY. Tak samo z Unią Europejską. No niemniej jednak minęło kilka miesięcy i ta decyzja z zeszłego tygodnia o wprowadzeniu cel, no jest to już czymś bardzo poważnym i coś, co może na razie pośrednio, ale w coraz większym zakresie będzie dotyczyć również gospodarki polskiej. Zgadzam się z opinią pani minister Emilewicz, która wyeksponowała
wyjaśniała w swojej wypowiedzi w zeszłym tygodniu jedną kwestię, która poniekąd już zaczyna się realizować. To znaczy wypchnięcie głównych światowych producentów z stali i amerykańskiego, największego rynku amerykańskiego, może doprowadzić do przekierowania produkcji na inne rynki, również Unii Europejskiej, wywołać na podaż. Coś takiego jak do takiej sytuacji może dojść jak z naszymi jabłkami, pamiętacie pan wie, też ładnie, no, ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami dla naszej gospodarki, już nie mówiąc o tym, że no, polska gospodarka, która jest w której wymiana jakichkolwiek utrudnienia i zaburzenia w handlu światowym. Także powinniśmy trzymać całe szczęście do Unii Europejskiej. Gdybyśmy byli poza Unią Europejską, to nasza pozycja moglibyśmy wtedy zrobić zwyczajnie z takim kolosem jak Stany Zjednoczone. Ale wracając jeszcze do tej przysłowiowej amunicji, że używają tego wspólnie, jeśli chodzi o internecie dolar, mówię 30 raz, ja tylko na szeroki nic zastosowanie, czy noże. Na Jamesa i na Harley'a Davidsona. No to chyba szeroki kapitan polityka prezydenta Trumpa był na doboru i nawet nie może nie powiedzieć, że nic nie pije alkoholu i chyba Jamesy nie jest to, co w sensie pasuje łatwo w swojej kulturze. Więc myślę, że to jest tak na pierwszy rzut oka nie życia. No dobrze, zostawmy w takim razie ten temat. Pewnie będziemy jeszcze niejednokrotnie w naszej publicystyce, w serwisach do niego wracać. No to jeśli można, tak, proszę bardzo. Jedno pytanie. Na koniec na tutaj rzeczywiście próbuje używać ten argument krótkiego jako politykę do poprawy struktury amerykańskiego przemysłu i amerykańskiego bilansu płatniczego. No kwalifikacja gospodarcza świata, jak również nie zapominajmy, że prezydent Bush w 2002 roku no, też próbował poprzez taryfy celne zmienić tą niekorzystną, niekorzystną strukturę amerykańskiego bilansu płatniczego i z tego zaledwie po roku się wycofał, ponieważ jest to fatalny instrument, który tak na końcu dnia nakierowuje się przeciw krajom, które doprowadza, ponieważ doprowadza do aprecjacji waluty. Aprecjacja waluty powoduje to, że import staje się w długim okresie czasu bardziej konkurencyjny, czyli krótkotrwałe polepszenie bilansu płatniczego czasu przemienia się na swoje przeciwieństwo, tak? Ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami. Dziwne, że tutaj doradcy prezydenta Trumpa, zresztą bardzo często zmieniający się akurat na ten aspekt, nie wskazują. Może wskazują. No tak, ale mamy wielu noblistów z ekonomiczka, jeżeli póki co nie wymyślił jakichś nowych pomysłów na okoliczność zarządzania gospodarką globalną. I w związku z tym są przywracane takie stare instrumenty, na przykład jak cła, bo nic nowego po głowie nie chodzi. Więc myślę, że to, co powiedziałem w porządku, że ta runda rozmów, ona musi w jakiś sposób zmierzać, ja nie powiem, że to się wydarzy teraz już, ale musi w jakiś sposób zmierzać do kształtowania nowego ładu ekonomicznego, jakbyśmy go nie nazywali. Ja myślę, że to tak jak się już poprzednik powiedział, oczywiście to może wpłynąć na koniec długoterminowo dla Stanów Zjednoczonych niekorzystnie, ale też pewnie będą jakby to odbije się na samym świecie, na to przekazania, to oni podmieniali, to może to mówić ładnie, ale to liczba, to oni podmieniali. Przychodziło do głowy, bo wiem, że nie jest przekazanie, że to się ktoś językiem
nikogo nie zabije. Może mówiłam nie na temat, ale... Nie, na temat. Bardzo dziękuję. No tak może być, że dotykamy i tutaj nie ma się co usprawiedliwiać, nawet czyny drugiego człowieka, to, że ktoś źle nawet postępuje, nie usprawiedliwiają mojego uderzenia w drugiego człowieka jakimś słowem, plotką, oszczerstwem, jakąś tam obmową, tymi powiemy grzechami języka, bo tego jest więcej, właśnie obelga, obmowa, jakaś potwarz, prawda, drwina, wyśmiewanie. No to też jest i nie może być tak, że bo ty jesteś taki, to teraz to jest usprawiedliwienie dla mnie i teraz ja mogę sobie na wszystko wziąć i pozwolić, bo powiem pierwsze, człowieczeństwo mi na to nie powinno pozwolić, a co dopiero, jeżeli jestem jeszcze człowiekiem wierzącym. W 2012 roku w Stanach Zjednoczonych jedna trzecia ankietowanych uznała, że astrologia jest po części naukowa, jednocześnie, tak, bo ludzie muszą w to wierzyć, lubią w to wierzyć, chcą się dawać oszukać, oszukiwać i w Stanach Zjednoczonych, tak, to my teraz będziemy mówili o jakichś pożyczkach, które biorą dwa trzy razy tyle, a 10% to jest zdecydowanie naukowe. A jak jest naprawdę otoczenie? To nie jest oko za oko. Planety, Jezus jednak przynosi nie nową, emitują żadnej dobrą nowinę, energii, która mogłaby wpływać na ludzi. Ten, który w taki sposób, za nic go miano, mówią astrologi, jest pokazany, to jest przepowiednie człowiek, często są na tyle ogólne, że można je odnieść do każdego. Też się nie za bardzo liczyła, on ją podnosi, pokazuje jej godność, opierają się na starożytnym przekonaniu, prawda, że planety krążą podnosi, stacie się jak dzieci, a w rzeczywistości pozwólcie takim przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im. Też ta zmiana tej mentalności, takiego widzenia szerszego świata, szerszego ludzi, zauważania i teraz może też my nieraz nie myślimy nad tym, nawet jak ludzie się nieraz spowiadają z tego, że to plotka, oszczerstwo i tak dalej, żebyśmy sobie pozwolili. Pytanie, na tle, czy my teraz chcemy to za coś uczynić? Przesuwało się słońce. Ponieważ jednak spróbuj to naprawić. Nieraz położenie myślę, że nam tak przechodzimy z tymi samymi grzechami do spowiedzi, tylko dlatego, że związane z nimi daty nie pokrywają się z datami, kiedy wprowadziliśmy takiego procesu naprawczego w nasze życie gwiazdozbiorów. I znowu tylko nam się coś tam pojawiło, to kolejny raz nie wyznajemy, dobrze, że wyznajemy nasze grzechy, ale pytanie, samego dnia jak nie mają proces naprawczy wprowadziliśmy w nasze życie, gdzie nas to kosztowało, odwrócenie się, niczego, tylko czy to wyznanie grzechów, czy było coś jeszcze, tam dzisiaj zadośćuczynienie, takie chówki, prawa. Jak dochodziłam do trasy Różety, z balkonu zaczęła coś wrzeszczeć jakaś dewotka, jeszcze inna tam katoliczka przechodziła i one: nie macie co robić takie zadanie. Jak ja zaczęłam wrzeszczeć na tą, co na balkonie do tej drugiej katoliczki gadała: ty staro widzmo, widni sobie nie kupiłaś, byś się wstydziła takie głupoty wygadywać. Ona tu o Panu Bogu opowiada. Jak zaczęłam, że tak przychodząc tylko mimochodem jesteś, jak ona się wystraszyła i się schowała na tym balkonie, to mimo że miała tam z kim rozmawiać, bo tam jakaś katoliczka szła. A ja się orientowałam, że te jebuszki tam po tym domu chorą dzwoniły, tam wiadomo, że jej tam zamknięte, no i tego. No i jedna. To razem z tym bym powiedziała, nawiedzona. Natomiast Zofia Maciąg jest w internecie, gdzieś przy jakimś krzyżu stoi i na czarno ubrana, i patrzy się w inną stronę, jakby ten krzyż ją nie interesował. Tak, nie zauważamy tej szkodliwości społecznej wypowiadanej przez nas słów, tylko czy mówimy źle o kimś. O to zabicie właśnie człowieka. I tak właśnie jeszcze na moment tylko wrócę do tego wnuka z autyzmem. Właściwie też oszukał. Czy z mamą idzie do chciał oszukać i mu się nie udało. Bo ten chłopczyk ma autyzm. Więc tak patrzą. Rozbity zobaczymy w internecie. Dziecko nie wiadomo całkiem. Znaki zodiaku rzekomo. Jakieś takie
rozbiarstwo. Już w starożytności korzystano z usług rozbitów. Niektórzy z nich zapatrywali się szczególnych znaków wewnętrznościach zwierząt i ludzi, albo w tym, w jaki sposób kogut dziobie ziarno. Inni próbowali wywrócić w przyszłość kutu po kawie lub herbacie, to nawet piosence jest. Dzisiaj do tego celu używa się m.in. kart tarota, kryształowych kul i kości. Czy rozbiarstwo jest wiarygodnym sposobem przewidywania przyszłości? Nie. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Rozważmy kwestie spójności. Wróżby powstałe w wyniku wykorzystania różnych metod. Często są ze sobą sprzeczne. Jest tak nawet wtedy, gdy użyje się jednej i tej samej metody. Na przykład, jeśli ktoś zapyta o przyszłość dwie wróżki, a one użyją takich samych kart, to logicznie rzecz biorąc, odpowiedzi powinny być jednakowe, ale zazwyczaj tak nie jest. Metody i motywy działania wróżek budzą wątpliwości. Zdaniem krytyków, karty oraz kryształowe kule to zwykłe rekwizyty, a wróżki czytają raczej z ludzkich reakcji niż z takich przedmiotów. Doświadczona wróżka zadaje ogólne pytanie, po czym obserwuje werbalne i niewerbalne sygnały, które powiedzą jej coś o kliencie. Wtedy przypisuje sobie zasługi za znajomość faktów, które klient sam nieświadomie jej wyjawił. Kiedy wróżka zdobędzie już zaufanie klienta, może zarabiać na nim grube pieniądze, co mówi Biblia. Astrologia i wróżbiarstwo sugerują, że nasza przyszłość jest z góry ustalona. Czy to prawda? Biblia mówi, że sami możemy wybrać, co będziemy wierzyć i co będziemy robić. Oraz, że decyzje mają wpływ na naszą przyszłość. Jozuego 24. Wybierz tam, napisane jest przeto ty, życie albo śmierć, błogosławieństwo albo przekleństwo, że to zależy od człowieka, a nie od gwiazd. Ci, którzy oddają cześć Bogu, mają dodatkowy powód, żeby odrzucić astrologię i wróżbiarstwo. On potępia wszelkie praktyki. W Biblii czytamy, niech się nie znajdzie u ciebie nikt, kto wróży, kto uprawia magię, a nie nikt, kto wypatruje znaków wróżebnych, ani czarnoksiężnik, ani ten, kto zaklina drugich, ani nikt, kto zasięga rady w medium, u medium spirytystycznego, ani trudniący się przepowiadanie wydarzeń, ani nikt, kto wypytuje się umarłego. Biblia tak mówi. Dalej czytamy w Biblii właśnie. Bo każdy, kto to czyni, jest obrzydliwością dla Jahwe. Czyli Żydzi już od dawien dawna wiedzieli, że nie wolno tego robić, bo Bóg się przecież nie zmienia. Bóg Jahwe się nie zmienia, jest taki sam. Nienawidzi. Karl. Jak była chora, ja mamo, pójdę do sklepu, ja mu kartę dałam. O, proroctwa, które się spełniły. Wspomniany wcześniej Krezus przegrał wojnę z królem Persji, bo wyrocznia w Delfach wprowadziła go w błąd. Tymczasem Biblia zawiera niezwykłe proroctwo dotyczące króla Persji, które spełniło się w najdrobniejszym szczególe. I tam chodziło o te fosy, proszę Państwa, dookoła Babilonu, które wyschły i że wojska medoperskie weszły suchą nogą przez rzekę do Babilonu i zdobyli Babilon. I tu Biblia mówiła, podała proroctwo, które było 200 lat napisane, i nikt w to nie wierzył, tak jak w tej Jehówki, nikt nie chciał wierzyć, bo przecież oni mieli swoich wróżbitów. Mniej więcej z 200-letnim wyprzedzeniem, na długo przed narodzinami Cyrusa Króla, hebrajski prorok Izajasz wyjawił jego imię i opisał, jak
może już o tym mówiłem. Dokona. On podwoił potężnego miasta Babilonu. Izajasza 43 rozdział czytamy. Ja, Jehowa, mówię do głębiny, wyparuj. Mówię o Cyrusie. Czyli, że tu jest podane imię Cyrus, jak jeszcze jego nawet nie było na świecie. Czytaj. On jest moim pasterzem, Cyrus. I wszystko, czym mam upodobanie i całkowicie wykona to, co powiedziałem o Jerozolimie, zostanie odbudowana, a o świątyni twój fundament zostanie położony. I Zaleski budował te mury, myślał, że to już na wieki wieków, ale niestety Żydzi byli wciąż niepokorni, bo mieli twardy kark. I w roku 70 już Tytus naprawdę zniszczył i świątynię, i Jeruzalem, i wszystko. Wymordował do niewoli. Ale to było potem za Jezusa. My tu czytamy księgi Izajasza o Babilonie, jak było zdobyte. Według greckiego historyka Herodota żołnierze Cyrusa zmienili bieg rzeki Eufrat. Co to znaczy, że zmienili bieg rzeki Eufrat, która przepływała przez Babilon? Dzięki takiej strategii mogli korytem rzeki targnąć do miasta. Po jego zdobyciu Cyrus wyzwolił Żydów z niewoli i pozwolił im odbudować Jerozolimę, która od 70 lat leżała w gruzach, bo oni od 70 lat byli w niewoli w Babilonie. No i dzięki temu, że Babilon był zdobyty, oni mogli stamtąd wyjść. Izajasza 45. No, księga Izajasza jest nazywana też Ewangelią w Starym Testamencie, ale też dobrą nowinę dała i się spełniło. Otóż to rzekł Jehowa do swojego pomagańca Cyrusa, którego prawicę ująłem, by podbić przed nim narody, żeby zdjąć pasy z bioder królów, żeby otworzyć przed nim podwoje, tak iż nawet bramy nie będą zamknięte. Persowie wkroczyli do miasta przez bramy w murze miejskim, które lekkomyślnie pozostawiono otwarte. Gdyby Babilończycy wiedzieli, co planuje Cyrus, zamknęliby wszystkie bramy wychodzące na rzekę. Ponieważ tego nie zrobili, miasto było bezbronne. To niezwykłe proroctwo jest zaledwie jednym z setek biblijnych proroctw, które bezbłędnie się spełniły, w przeciwieństwie do przepowiedzi ludzkich, często przypisywanych fałszywym bogom. Proroctwa biblijne pochodzą od tego, który od początku oznajmia zakończenie i od dawna to, czego jeszcze nie uczyniono. Izajasza 46:10. Jeszcze raz przypomnę tego rozbite nazwisko. Wspomniany wcześniej Krezus przegrał wojnę z królem Persji, bo wyrocznia w Delfach wprowadziła go w błąd. I tutaj dlatego, proszę Państwa, czytamy te proroctwa biblijne, że one mówią prawdę, że tu nie był żaden Krezus, tu nie były żadne Delfy, żadne bajki, żadna kabała żydowska, żadne drużby, ani żadne wróżby. No i zobaczmy teraz w internecie tego Krezusa, co tam ma być. Krezus na Google, tracimy, jak tracimy dane. Pierwszej. Facebook. Piotr Mariusz Urbaniak oczekuje na twoją odpowiedź na zaproszenie. A nie spieszę się. Urbaniak, to ten. Dobra. Jackowski ma przerażającą przepowiednię dla wszystkich Polaków. Dobra. Zobaczymy Krezus. K-R-E-Z-U. Ktoś tak troszeczkę takiej życzliwości. Krezus. Względem siebie, a nie pazurków. Krezus, Krezus, encyklopedia. Kroj sos. Ostatni król Lidii, kraju na zachodzie Azji mniejszej, pochodzi z dynastii Memnadów, był synem ITP, to tu naciśniemy. Spółka, nie, tylko Krezus. Ja też rozumiem, bo w nocy nie słuchałam, a teraz w nocy radio jest nastawione i tak usłyszę coś, usnę, usłyszę i tak jest tak dużo, że
można usłyszeć, jak się łączycie, czy kiedyś już mąż mnie nawet powiedział, że... Tu jest Azja Mniejsza, dobra, jest. Ale, no, jest fenomen. Krezus Kroisos, ostatni król Libii, może tej lipskiej, kraju na zachodzie Azji Mniejszej. Pochodził z dynastii Memnadów, był synem Alatesa, objął tron w 560 roku przed naszą erą, był mecenasem poetów, uczonych i filozofów, których chętnie gościł na swoim dworze. Czyli coś takiego jak tu w Warszawie pełno debili na wernisaże przychodzi, one tańczą, śpiewają i są głupi, bo nie chcą Biblii słuchać. Biblia, no w Warszawie jest w śmietniku. Aleksander Macedoński, Solon, Aliates II, Herodot, Cyrus II Wielki, Gyges. Dobre. Taka uroczystość, że chcemy przedłużyć Krezus to uwielbienie, to był synem Alatesa, objął tron. No dobrze, Krezus. Czy będziesz coś więcej mogła to mi powiedzieć? Krezus, dopuszczalnie Krezus, komentarze. Krezus to bogacz. Krezus, ostatni król Lidii, pochodził z dynastii Memnadów. Dodaj komentarz. Krezus. Krezusem nazywa się kogoś, kto jest bardzo bogaty. Słowo, synonimami słowa Krezus są bogacz, burżuj, milioner, książkowo na hab. To słowo zawiera odmianę dla słowa Krezus. Ale proszę Państwa, że był bogaty, to mało, bo on był oszukany, ten Krezus, że był bogaty, to nie wszystko, bo bogaty może być też głupi. Wspomniany wcześniej Krezus przegrał wojnę z królem Persji, bo wyrocznia w Delfach prowadziła go w błąd. Czyli widzicie Państwo, gdyby on się słuchał Biblii, to na pewno by nie przegrał wojny. Bogaty jak Krezus, Krezus słownik frazeologiczny, bardzo bogaty, zamożny. Był to ostatni król słynący z ogromnego bogactwa. Przy 24 milionach złotych PO i PiS jawi się jako prawdziwy Krezus. Aha, Krezus. Krezusu. Ale, proszę Państwa, przegrali wojnę z linią Mysią i dlatego zaraz kawę wypiję i będę tu dręczyć wszystkich, co myśleli, że są mądrzy. Opis, obraz ukazuje pouczającą historię przekazaną przez starożytnych dziejopisów Herodota, Plutarcha, która opowiada o fikcyjnym spotkaniu Krezusa, znanego ze swego bogactwa i ostatniego króla. Przypadek, ale nie ma Krezus Wikipedia, nie ma więcej informacji, tylko takie o. A co jest grzechem, jak to nie jest? Krezus śpiewająca wiki zaprasza, no to tak, ale ja chcę o tym pierwszym Krezusie. Efes starożytny Turcja. I tak się zaczyna dziać to w rodzinach, jak w rodzinie, to i w bliskim otoczeniu, czy to dotyczy jakiegoś osiedla, czy jakiejś wioski, czy nawet... Ja nie mogę tego zrozumieć. Krezus to koń, który zamiast łajna wytwarza pieniądze. No, takie bajkowe. Kiedyś był popularny, ale teraz częstszy jest zwój Plutona. Każdego 13 miesiąca w czasie aktualizacji serwera. Krezus podaruje swojemu właścicielowi jeden. Krezus miał dać złoto, a wyszedł złom. Ale biznes się kręci. No. Czyli w Delfach, proszę Państwa, to jest taka miejscowość, gdzie on pojechał, radził się wyrocznie, jak ma tą wojnę wygrać, czy nie wygrać. Wspomniany wcześniej Krezus przegrał wojnę z królem Persji, bo wyrocznia w Delfach wprowadziła go w błąd. Czyli Delfy to jest taka miejscowość, proszę Państwa, w starożytnej Grecji. On tam się udał do... baby i ta baba była wiedźmą. I dźwigam też krzyż. I dla mnie to jest
Krezusa, proszę Państwa, mamy tu Krezus, co to znaczy? Kto to jest Krezus? Krezus firmy. Kto to jest Krezus? Może to. To już mieliśmy, ale to mamy skąpe informacje. Krezus Krojsos, Azji mniejszy. Dobrze. Rodzice, dzieci, aty. A to nie szkodzi. Ale nie szkodzi, ja nie wiem, co pani Krysia powie, wiadomości, która słucha na przykład radia albo pan Nowak. Ale niczego żeśmy złego nie mówili. Niczego żeśmy złego nie mówili. Dziwna wojna do rzeczy. To jest kim? Oto Ano Ruskim przybywa. Jak ktoś, kto nie widzi, że to rozrywka jest prowadzona w celu wbicia klina między Polskę i myśląc wyłącznie o sobie, będą chwalili umiarkowanie, życząc sobie bogactwa jak Krezus. Czyli widzimy, że ten, kto jest taki bogaty, może być też strasznie głupi. Krezus chce kupić od Boryszewa walcownię metali. Dziedzice, poza się pomylił. Krezus złożył ofertę kupna walcowni metali. No widzisz, o, Krezus jakby żył w 21 wieku, a tamto był 6 wiek przed nami, bo bardzo dawno ten prawdziwy obrazy mieliśmy. Krezus. A raczej osłaniej czułą miłość. Wikipedia, Krezus. I on tu przy celu. Dajcie tego Krezusa. Jakie serce, taki jest język. Krezus. Chcesz wiedzieć, jakie taki to ma z brodą. Serce? Przysłuchaj się jego rozmową. Krezus. Zastanów się nad tym, co on. No i greckie wazony. Wejdź na stronę. Powtarza. I święty Paweł przestrzega. Apostoł Paweł był bardzo inteligentny, bardzo mądry. O, jest niech dużo. Krezus Krojsos, po grecku. Ostatni król Lidii, kraju na zachodzie Azji Mniejszej. Widzicie, ja biorę od strażnicy, wychodzę i mam wszystko. Pochodził z dynastii Memnadu, bo Państwo myślą, że to strażnica, to jakieś, ja to wymyśliłam. Teraz New York i Frank Sinatra, no, i Tony Bennett, a za chwilę ojciec Jacek będzie prowadził program z Toronto. Toronto, proszę Państwa, program będzie Panowie. Proszę Państwa, New York nie jest New York, bo tu jest Polska, ale będziemy mówić jednak o Kanadzie, tak? Ciemnione.